zwycięzcą tegorocznego triatlonu. Co się najbardziej panu tutaj podobało? Co pana najbardziej zaskoczyło? Podobało mi się pływanie tutaj, podobało mi się to jezioro. Tutaj przebywam w hotelu Słoneczko, więc bardzo fajnie mam widok na to jeziorko. Trasa rowerowa też mi się bardzo podobała, płaska, bardzo dobry asfalt, bardzo szybka trasa. No i tutaj na pewno też atrakcją jest tutaj ten bieg przez las, taki lekki krosik z podbiegiem, więc nie było łatwo. A dlaczego akurat triatlon? A triatlon to już jest pasją, moją pasją od 25 lat prawie. Zakochałem się 25 lat temu i od tego czasu nie mogę się z tym rozstać. A zaraził pan kogoś tym triatlonem tak naprawdę? Tak w życiu codziennym? No na pewno zaraziłem jego taty, który praktycznie jest na każdych zawodach. Dzisiaj go akurat nie ma, bo jest z moją córką nad morzem. Ale na ogół to też moja żona bardzo lubi triatlon, też już spróbowała swoich sił na takim dystansie sprinterskim, więc tak, zaraziłem na pewno parę ludzi z rodziny przede wszystkim. Jasne, dziękuję bardzo.